Opowiem wam tu, jak o tym raz z babą swoje miali dowarszale na wycieczkę. Tej baba mi go rozdaje, wiesz co? Wiesz co, Franek? Jest tak, z roboty dwa b***y. Co by najechali? Teraz by jest to Josia, i bo zebemy się i przejali. Bo widzę, to masz 72 roki. Ja mam 94. Co by we Warszawie nie widzieli? Zobaczcie, do leśni. Ej, tak my się zebrali. Prosimy się, 2 tygodnie przygotowali. Baba Zakiela znalazła te samadecki, te spłodnicki, te betki. Te ciasta, to już metodę napiekli. Co im mógł unieść? Serników to pewnie było ze 30 kila. I makówki. I tu pewnie ze 3 były. No i damy nasi na stacji. Jak się pytał się, chłopci, która tu stacja jest? Nie jestem nigdy koleją nie jechał. No i da się zasadek na tą stację. I pytam się, takie babę. Kartu się kupuje bilet. Ta pani mi go dobrze. A tu pan podejdzie do kasy i tu zaraz kasierka przyjdzie do panu sprzeda. A mówicie pani, z babą jedziemy do Warszawy na wycieczkę, dostała bilet. To zaraz ta kasierka zaraz przyjdzie do panu sprzeda. I przyszła kasierka, pyta się mi, słucham panu. Wiecie co pani? Kierowca kupuje bilet do Warszawy. I ona mi tam powiedziała, tu się 2,5 miliona. Nie miałem tutaj przy sobie coś dość trochę tych pieniążków. No i tak sobie kupili 2 bilety. No i czekamy na ten peronie, na ten pociąg. No wreszcie coś się siedle przez jakieś pudło na żeby. Rysiecy, leci kurwa toru. Mówisz, że pociąg na peron 12 przy torze pierwszym. Proszę się odsunąć. Ja sobie mówię, kawał się mam odsunąć, kieprzecie się odsunął. Baba już staroźnica, co wzięła, by się mi pod kuli cisła. Ledwo ją łapił za smadeczkę. No i wsiedliśmy do tej kuli. No i tak jedziemy. Myśmy przejali. Musi być kraku. I Kielce my przejali, my zajali my na rano do Warszawy. Baba. Herba, głęba. Pytam się milicjanta. Panie, kartą znów zjeść. Taki bigos ciepły. A w ogóle bała mi zgodnia, bo my przyjali ze złego. A, to górale. No nie górale, górale. Ktoś ty nie wiedział o tym? A to tutaj pójdzie pan po tych sodach i tam jest zaraz restauracja. To też mi tyle popierdolą, co my zaszli do serca. Rucyfiks. I gadam temu łopu. Jak się tam łopem siedział. Panie, ejcie z mi 2 ulasie. A bo jak nie macie, to bigos. Łop tak patrzy na mnie. Tyle zgłupiał, co uciął z tego sroca. Kto z tyle za to sroc? Kiedy tam dziwię, że nie było do sroca inu. Wreszcie mama go da sobie stawane. I to przecież sroc, a nie bar. No to dobre, no. Pierdol i sroc? No to kazać mi kurwa zawiedła. Wyślimy tego sroca, no idziemy tak dalej. Patrzymy, pisze bar. I tu my wleźli. Siedlimy za stolikiem. Owozek te pleców z tym ciastem. Już ja zaczyna wykładać tu sitko na stół. Ja gadam, Jezus Maria, głupia, nie wyciągnę, bo ludzie się na dno będą patrzeć. No ale wyciągła, biguzmy zjedli, jest ta baba zjadła gulasz. My prawie my tak, my zezarli całą świnię z tego baru, łoba. I krócej, ani się tu zrusać teraz, ani co? Pan Dorysta Franek. Powiedziałem, jest tak, kiedyś w gazecie, że tu kiedyś jest jakiś pałac kultury. Bo zbędę się przejść tam. Ej, idziemy, patrzymy, jakoś jechał, a tak opłoka w cywicie. Jak nas kłeście, pewnie znaczy stara z Inksji. Nie wleźliśmy tam do środka. Jakiś tam chłop stał w takim kapel się góralskim.
Zgadza się mi. Co pan sobie życzy? I wiecie co, panie? Chcielibyśmy z babą tam na górę wejść. On mi kiedy. A to tam jest winda, po lewo to niech pan wsiądzie do tej windy, naciśnie na taki czerwony guzik. I rzeczywiście idziemy, patrzymy, takie się pudło otwarte w ścianie. Jak się? Bała mnie, sarpie, Franek, tu nie tu, pojď zejdziemy dalej. Jakoś i deska była, sobie się do moza i tu. To ale my dojebali, co my się wdupcili do kotłowni. Kurwa mać. Jestem je palarz jakiś i kłeciłbym dojebał. To ale mnie wejmie, to się mu kłeciła, jak pojeg grała. Idziemy dalej. Weślimy z tej kotłowni. Idziemy, jechamy go do... Franuś, tu chyba tu tak. I otworzyliśmy te dwie, że sarp na niego się, to my się wydupcili dać do piwnicy. Kurwa mać, na grulej, na kapustę. No jakoś ty kurwa teraz wejdź. No jakoś tak się westerbał, to mnie wziął, idziemy dalej. Nawet my jeździli do tej windy, bo nie wiedział ani co to ja zamyślałem, zaś się w dupce do tego mamy, leśli po schodach. Noślimy to się 14 dni po tych schodach. Skrócił mi się prawie na samej górze. Bała mi się USB cała, zesrała się i go do... Ja dalej nie idę. Lubię jako sens, ale ja dalej nie idę. Powiedzę głupio, ujdzie z góry, jak pięknie widać. Nie idę za, co by mi tu ślach trafił, to nie pójdę. No tu siedź, kurwo, tu siedź. Nie ujdzie z góry, jak pięknie widać. I lecę tak na tą górę, patrzę tak z góry. Kiedy to piękne światy. I pytam się takiego pana, panie, nie macie takiej lornetki, co by chałupę sobie mu wziął? A skąd pani jest? Skąd jest? A, pewnie góra, ale